Moi drodzy, już trwamy w tym wyjątkowym doświadczeniu i darze, jaki Pan Bóg nam ofiarowuje poprzez naszą pielgrzymkę radomską. Jesteśmy na tej Eucharystii w święto przemienienia Pańskiego i przyjmujemy dar Bożego Słowa, który chociażby w tych tekstach z Księgi proroka Daniela z pierwszego czytania uświadamia nam, czy przypomina i zachęca do tego, abyśmy potrafili dostrzec, abyśmy potrafili przyjąć wrażliwością naszej wiary to, co jest bogactwem Boga, to, co jest mocą Jego łaski. To, co chociażby tutaj, w tym miejscu, w tej świątyni, w tej parafii miłosierdzia Bożego objawia się poprzez dar Bożej miłości. Kiedy były Światowe Dni Młodzieży 5 lat temu, byłem uczestnikiem takiego wydarzenia, gdzie w czasie pewnej prezentacji pokazującej dramat II wojny światowej i reżimów totalitarnych, faszyzmu, komunizmu, pewnym tłem tego wszystkiego w wymiarze dźwięku były słowa koronki do Bożego Miłosierdzia. I ten, który przygotowywał tę wystawę i tą całą prezentację, na moje pytanie, dlaczego, odpowiedział: Księże Marku, czyż to nie jest tak wyjątkowe potwierdzenie, takie swoiste wprowadzenie i przygotowanie ludzkości przez świętą siostrę Faustyn, żeby w tych czasach, które wydają się czasami przekreślającymi to, co Boże, na pewno zaprzeczającymi to, co jest darem Bożej miłości, żeby człowiek nie zwątpił w to, że Bóg te dary nieustannie ofiarowuje, że Bóg te dary człowiekowi zawierza, że Bóg ofiarowując i zawierzając wspiera, aby człowiek to przyjął. I to jest, moi drodzy, ta pierwsza zachęta, którą dzisiaj przyjmijmy każdy z nas, stając z bogactwem naszego życia, z naszymi intencjami, z tym wszystkim, co sprawia, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Z tym wszystkim, co sprawiło, że żeśmy się przygotowywali i dzisiaj wyruszyliśmy na ten pątniczy szlak. Tak wiele jest tam różnych historii, które płyną z naszego życia, płyną ze świata. Tak wielu tam jest ludzi. Tak wiele jest różnych spraw, które nie zawsze potwierdzają, czy wręcz prowokują i umacniają to, co jest darem i bogactwem i mocą Bożej łaski. Ale dzisiaj stajemy wobec Boga, prosząc o to, aby taki był ten czas naszej pielgrzymki. Abyśmy potrafili to odnowić, abyśmy w tym wszystkim, w czym uczestniczymy i co nas otacza, byli tymi, którzy dostrzegą, którzy przyjmą, którzy będą przeżywali, co więcej, zaniosą to innym. To, co jest darem i mocą Boga, wyrażającą się w codzienności, wyrażającą się w poświęceniu, wyrażającą się w tym wszystkim, co będzie owocem Bożej miłości, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. I kiedy to rozważamy, stajemy wobec tej refleksji świętego Marka z 9 rozdziału jego Ewangelii, kiedy Marek opisuje to wejście na górę. I tutaj jest tak wiele bardzo konkretnych naszych pielgrzymkowych tajemnic. Po pierwsze, Jezus wziął ze sobą i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Piotra, Jakuba i Jana. Jesteśmy tutaj, bo chcemy, aby nas Jezus prowadził. I nie zapominajmy o tym. Chrońmy to. Przyjmijmy każdego brata i każdą siostrę idących obok nas. Tych, którzy nas pozdrawiają, może i tych, którzy nie będą nas pozdrawiać, albo wręcz będą komentować. Przede wszystkim jesteśmy prowadzeni przez Jezusa. Jesteśmy prowadzeni w tej wspólnocie, tej właśnie pielgrzymkowej, jak Piotr, Jakub i Jan. Pozostałych 9 zostało. Dalszy fragment 9 rozdziału Ewangelii Marka pokazuje, że w tamtym czasie w ich życiu się działo. Bo przyszedł człowiek ze swoim chorym synem. Jak sam powiedział, Marek to zapisał: przyprowadziłem go do ciebie, a twoi uczniowie nie potrafią mu pomóc. My zostawiliśmy wielu. Niesiemy ich. Ja niosę każdego z was i całą wspólnotę radomską. Wy niesiecie swoje wspólnoty, swoje rodziny,
swojej parafii, swojej wspólnoty życia konsekrowanego. Niesiemy to wszystko, co Pan Bóg nam ofiarował, ale to, co jest tutaj najistotniejsze, właśnie ten moment, ta tajemnica, że to prowadzenie doprowadza do takiego momentu, że człowiek staje wobec czegoś, co jedynie jest w stanie opisać jako tą wyjątkową tajemnicę. Oto Bóg objawia swoje życie w tak, wydawałoby się, przejmujący sposób, a jednocześnie docierający do człowieka, sprawiający, że człowiek nie zostanie obojętny wobec tego. I o to się dzisiaj módlmy i tego sobie życzmy nawzajem. Abyśmy potrafili właśnie w taki sposób i z takim nastawieniem przyjąć ten czas pielgrzymki, co Pan Bóg nam objawi, to sobie powiemy na Jasnej Górze za kilka dni. Ale będzie się to dokonywało. Daj Boże, żeby to było również nie tylko obok nas, ale i w naszym życiu tajemnicą przemienienia. Daj Boże, abyśmy potrafili również, może nawet z całą naszą bezradnością, rozprawiać między sobą, co znaczy to, co nam Chrystus powie i pokaże. Jeżeli to zauważymy, jeżeli będziemy to nieśli w sobie, jeżeli będziemy o tym rozprawiali, przede wszystkim z Nim, to przyniesie owoc. Ale jeszcze jedna refleksja. Piotr rzekł do Jezusa: dobrze, że tu jesteśmy, postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Eliasza, trzeci dla Mojżesza. I tego Wam życzę, moi drodzy, aby te namioty były dla nas symbolem, że kiedy będziemy nasze rozstawiali, żeby to była tajemnica właśnie tej obecności Boga, tej życzliwości, tej serdeczności, tej wdzięczności, bez względu na to. Ja nieraz rozstawiałem deszcz w potężnym, znaczy namiot w potężnym deszczu na pielgrzymce. Nie napawa to radością. Ale ważne jest, żebyśmy potrafili nieść tę wspólnotę, tę serdeczność. A w niej Pan Bóg objawi cudowne swoje dzieła i swoje dary dla nas. A przez nas na to wszystko, z czym idziemy, dla kogo idziemy i do kogo On nas doprowadzi. Niech Bóg nam błogosławi. Niech to będzie czas objawienia tego wszystkiego, co jest mocą Jego życia i Jego miłości. Niech to będzie czas umocnienia naszej wspólnoty, wspólnoty Kościoła Radomskiego. Wiem, że jest wielu spoza diecezji radomskiej, waszych diecezji też. Tego wszystkiego, co sprawi, że będziemy razem szli, żyli i głosili i wypełniali dzieła Boga w Jego imię. Amen.